ponad 2000 studentów, w tym ponad 700 na pierwszym roku, rozpoczęło nowy rok akademicki w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży. Zgodnie z tradycją inaugurację rozpoczął chór muzyki dawnej. Profesor Roman Engler, rektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu, rozpoczynając uroczyste posiedzenie Senatu uczelni, przekazał najważniejsze informacje dotyczące organizacji roku akademickiego. Pierwsza w 600-letniej historii miasta Łomży uczelnia wyższa rozpoczyna 15. inaugurację roku akademickiego. Cieszę się, że społeczność akademicka nasza liczy około 2000 studentów. W tym roku przyjmujemy 710 studentów na studia różnych stopni i kierunków. To są studia inżynierskie na kierunku informatyka, budownictwo, rolnictwo, towaroznawstwo oraz studia magisterskie na kierunku rolnictwo. Przyjmujemy również i ślubowanie złożą na sztandar Wyższej Szkoły Agrobiznesu uczniowie Akademickiej Szkoły Ponadgimnazjalnej. W tym roku przyjęliśmy dwie klasy do Technikum Informatycznego. 44 osoby rozpoczynają naukę. Niebawem inaugurować zajęcia będzie Uniwersytet Złotego Wieku, gdzie mamy 128 studentów. Uczelnia dorobiła się już ponad 3800 absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia. Dorobiła się 13 doktorów, którzy ukończyli studia doktoranckie wspólnie organizowane z IBMER-em w Warszawie w zakresie nauk rolniczych. I dorobiło się również około 1200 absolwentów studiów podyplomowych na rolnictwie, informatyce i na pedagogice. W czasie uroczystej inauguracji przedstawiciele studentów pierwszego roku złożyli ślubowanie. Następnie wszyscy studenci rozpoczynający naukę otrzymali indeksy. Tegoroczni maturzyści najchętniej wybierali budownictwo, rolnictwo i towaroznawstwo, czyli kierunki dające najszersze perspektywy pracy w naszym regionie. Będę studiować budownictwo. Ten kierunek wybrałam dlatego, że zawsze chciałam być inżynierem. To było moim marzeniem od zawsze. Informacji jest dużo. Dostępna jest w internecie, ulotki przeróżne. No i zdecydowanie od znajomych usłyszałam o tym kierunku. Poleciłem tę szkołę znajomym moich rodziców. No i przeczytałam, jakie tu są warunki, na czym to wszystko polega i uznałam, że no chyba tutaj będzie dla mnie najlepiej w tej szkole. No i na razie już jestem parę dni, no i jestem na razie zadowolona. Wszystko mi się podoba, naprawdę. Zainteresowaniem cieszyła się także informatyka oraz pielęgniarstwo. Na studia pielęgniarskie finansowane z budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego przyjętych zostało blisko 200 studentek. W czasie uroczystej inauguracji profesor Roman Engler wręczył także stypendia naukowe w wysokości od 1,5 do 5000 zł 18 najlepszym studentom. Tradycyjnie już w czasie inauguracji wręczone zostały stypendia Janka Muzykanta. W czasie 11 lat stypendia otrzymało prawie 200 uczniów. W tym roku stypendia po 2000 zł otrzymała czwórka uczniów z polskich szkół na Litwie oraz dwójka z Akademickiej Szkoły Ponadgimnazjalnej przy Wyższej Szkole Agrobiznesu. Inauguracja roku akademickiego była także okazją do złożenia życzeń i gratulacji pracownikom uczelni i studentom. Jesteśmy dumni, że tak piękna uczelnia z taką już zacną 15-letnią tradycją jest w naszym mieście. Jest to chluba naszego miasta, bo w niespełna 600-letniej historii naszego miasta jest to pierwsza wyższa uczelnia, oczywiście magnificencjo poza seminarium. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować za ten wkład pracy, za to, że opiekujecie się nie tylko młodzieżą naszą ziemi łomżyńskiej, ale że pamiętacie o naszych rodakach za granicą. Chciałbym życzyć wszystkim studentom, abyście osiągnęli jak najwyższą wiedzę w tej uczelni, która da wam możliwość
znalezienia pracy, podniesienia kwalifikacji, założenia własnej firmy, ułożenia własnego życia. Samorząd Województwa Podlaskiego na inauguracji roku akademickiego reprezentował Jacek Piorunek. Przede wszystkim chciałbym pogratulować panu rektorowi i wszystkim organizatorom tej uroczystości. To jest, proszę państwa, naprawdę fantastyczna sprawa przyjść na uroczystość w Łomży i widzieć tak wiele osób. Przede wszystkim tak wielu studentów. Myśmy tu z prezydentem dyskutowali, który z nas był na inauguracji swojego roku akademickiego. Ja nie byłem ani razu, prezydent był raz. Ale to, że dzisiaj wy jesteście, to świadczy o tym przede wszystkim o dobrej dyscyplinie, która jest rzeczywiście ważna w późniejszej nauce. A to, że jest tak wielu gości, szanowny panie rektorze, świadczy o tym, że tę uczelnię i pana rektora, dostojny senat, traktujemy bardzo poważnie i z ogromnym szacunkiem. Gratulacje i życzenia związane z inauguracją roku akademickiego przekazał także prezydent Łomży Jerzy Brzeziński. Zgodnie z akademicką tradycją wszyscy wysłuchali także wykładu inauguracyjnego. Wykład wygłosił dr Stanisław Bajtlik z Centrum Astronomicznego Polskiej Akademii Nauk. Ja myślę, że taka uroczystość to jest dobra okazja, żeby oderwać się od tego, co jest codzienne i praktyczne, od tego, co jest naszym takim codziennym zajęciem i zastanowić, pomyśleć nad sprawami bardziej ogólnymi. Ten wykład nie będzie dotyczył astronomii. On będzie dotyczył ogólności praw przyrody. Skąd wiemy, że w ogóle obowiązują jakieś prawa przyrody i co to znaczy prawa przyrody? Jak do nich doszliśmy i czy możemy ich być pewni i jaki jest ich status w porównaniu z innymi prawami ekonomicznymi, czy prawami karnymi, czy jakimikolwiek innymi stanowionymi przez człowieka? Wyższa Szkoła Agrobiznesu prowadzi także różnorodną działalność na rzecz lokalnego środowiska. Olbrzymim zainteresowaniem cieszą się organizowane w uczelni spotkania rolnicze.